Cześć Załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem pod nasze skrzydło bierzemy Athletic Bilbao i to będzie bardzo ciężka przebudowa z tego powodu, że nie będziemy mogli kupować, tak jak zawsze, poszczególnych zawodników, tylko będziemy musieli kupować pasków, a ich jest bardzo mało, dlatego Athletic Bilbao już dawno ma swoje lata chwały za sobą. W tym momencie jest dobry trener i wydaje mi się, że mógłby wyciągnąć z tej drużyny naprawdę jeszcze coś, ale wydaje mi się, że niestety ten romantyczny wygląd tej drużyny powoli się kończy i wydaje mi się, że coś muszą zmienić, ale zobaczymy. Oczywiście kibice wolą taki styl i nawet wolą Space League, jak to zawsze mówią, niż żeby ktoś to pozmieniał. Zobaczymy, jaką drogą będzie szło Athletic Bilbao. My tutaj postaramy się wydobyć co najlepsze z tej drużyny. Jak mogliście zauważyć, w pierwszym sezonie zakupiliśmy jednego zawodnika, jest to Herrera, który grał w PSG, tam się nie mieścił w składzie, dlatego zakupiłem go za całkiem fajne pieniądze, a patrząc na to, że będziemy sprzedawać zawodników, więc będą całkiem fajne dziury, które będzie trzeba lepić poszczególnymi zawodnikami, więc to będzie jeszcze bardziej trudniejsza kariera, patrząc na to, że 30-letni zawodnik odchodzi od nas, tak samo jak 3-letni środkowy obrońca, więc praktycznie po pierwszym sezonie, gdzie całkiem fajne 7 miejsce zajęliśmy w lidze, ustabilizowałem linię obrony, nagle nie mam dwóch obrońców po lewej i na środku, więc będzie trzeba gdzieś szukać, zwłaszcza że Nunes i Jerry mogą odejść od nas z tego powodu, że kluby się nimi interesują, mają fajny wiek do tego, żeby się rozwijać. Niektórzy mają oczywiście klauzulę wykupu, więc wydaje mi się, że jeszcze łatwiej będzie. I oczywiście gramy także na finansowych ustawieniach surowości, więc nie będziemy mogli kupować z naszych przeciwników, więc będziemy musieli czekać, aż ci zawodnicy może odejdą do jakichś innych zespołów, żeby ich za rok na przykład zakupić. Jak możecie zauważyć, w tym roku zakupiliśmy 3 aż zawodników i to naprawdę gdzieś tam takich troszkę wymęczonych, wydaje mi się, bo Martinez ma już swoje lata, zwłaszcza że dowiedziałem się, że kończy karierę po tym sezonie, tak przynajmniej w połowie sezonu powiedział, więc stracimy naszego defensywnego pomocnika, którego w pewnym momencie chciałem przerobić na środkowego obrońcę, ale z tego powodu, że ta formacja, którą grałem w pierwszym sezonie, nie do końca wyszła i głównym elementem, dlaczego zajęliśmy 4 miejsce w lidze w tym sezonie, było to, że środkowy pomocnik, który zostawał z tyłu, przeniosłem go jako defensywnego pomocnika, który miał schodzić pomiędzy obrońcami środkowymi i dzięki temu to Athletic Bilbao moje zaczęło grać i naprawdę dobrze funkcjonować, zwłaszcza że w strefie defensywnej graliśmy 4-4-2, a w ofensywie graliśmy 4-3-3, bardziej 5-2-3 można nawet powiedzieć, więc bardzo dobrze to się wszystko układało i nawet dotarliśmy do finału Ligi Europy, co mnie bardzo zaskoczyło, ale nasza drużyna naprawdę była bardzo mocna, zwłaszcza że Williams i Cordoba świetnie rośli pod moimi skrzydłami i wydaje mi się, że ten klub naprawdę zaczyna mieć takie przebłyski tego, co może osiągać w przyszłych sezonach. Oczywiście co roku starałem się wyciągać ze szkółki tych najbardziej utalentowanych zawodników, a tu możecie zobaczyć, że jeszcze na tej grafice jest formacja 4-3-3, ale ten defensywny Martinez już tam gra i patrząc na to, że on potrafi grać jako środkowy obrońca, no to idealnie dopasował się do tej formacji, więc zobaczymy, kto za rok będzie musiał go zastąpić, bo raczej nie będę chciał zmienić formacji, choć troszkę się zastanawiam nad 4-2-3-1, ale to zobaczymy. Williams strzelił bramkę wyrównującą, później na szczęście dla nas strzelił jeszcze jedną na 2-1 i to był kapitalny występ tego zawodnika i troszkę się bałem, że niestety, choć ma dużą klauzulę wykupu, to zdecyduje się ktoś, choć już ma swoje lata, ale on daje ten impuls, żeby grać jeszcze lepiej i wydaje mi się, że niestety niektórzy zawodnicy będą tak odchodzić. Oczywiście zobaczymy, jak to wszystko będzie budowane. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze powyciągam tych poszczególnych basków z poszczególnych drużyn. Ciężko z tego powodu, że na przykład nie mogę sobie brać zawodników z Realu Sociedad, choć czasem się tak zdarza, patrząc na to, że na przykład z Realu Sociedad Martinez, środkowy obrońca, odszedł właśnie do Athletic Bilbao. Tutaj nie mogliśmy takich rzeczy zrobić, ewentualnie klauzulę mogliśmy wykupić, ale ci zawodnicy poszczególni mieli za duże, patrząc na ich overale, choć czasem też będzie trzeba tak zrobić, żeby właśnie tych zawodników troszkę za wyższą cenę. Oczywiście mamy dosyć fajny budżet, patrząc na to, że mamy 129 milionów, to jest tylko dlatego, że sprzedajemy tych zawodników. No i możecie zauważyć, że pierwszym naszym zawodnikiem w tym sezonie jest defensywny pomocnik. Ktoś musiał zastąpić Martineza. Martin także do nas przychodzi jako prawy obrońca. Niestety przez to, że Azpilicueta
był lewym obrońcą, a teraz będzie musiał zejść na środek z tego powodu, że nasz środkowy obrońca odszedł przed tym sezonem, no to on go gdzieś tam zastąpi na tej lewej obronie, a przez to, że lewy obrońca ma wytyczne, że nie może się podłączać do przodu, tylko ma robić tą trójkę środkowych obrońców jeszcze z defensywnym pomocnikiem, żeby zabezpieczać, więc to była dosyć defensywna formacja, tak teraz na to patrzę, więc naprawdę może być udane z tego powodu, że nie będzie potrzebował tej lewej nogi aż tak dobrze wyćwiczonej. Zobaczymy, może się nauczy i naprawdę będzie dobrym, solidnym lewym obrońcą, ale oczywiście czas pokaże. Miejmy nadzieję, że zwyciężymy także z Real Madryt, bo zagraliśmy w finale właśnie tej najlepszej czwórki poprzedniego sezonu i zobaczymy, czy Supercoppa będzie dla nas, czy jednak dla Real Madryt. Oczywiście wydaje mi się, że aktualnie faworytem jest Real Madryt, choć powoli, powoli wchodzimy na ten wyższy bieg. Młodzi zawodnicy, zwłaszcza nasz bramkarz Timon, bardzo dobrze funkcjonuje. Mamy bardzo doświadczonych zawodników jak Azpilicueta na przykład, Herrera czy Munyaim, który od wielu lat jest w tym zespole i chyba już nigdy nie odejdzie, zakończy tu karierę. I wydaje mi się, że tacy zawodnicy jak Williams, który podpisał kontrakt na 10 lat, oczywiście tutaj odszedł, bo to jest FIFA, ale w realnym życiu wydaje mi się, że tak się nie wydarzy. Zaczęliśmy fenomenalnie, Lopez w 38 minucie strzelił bramkę, niestety później Brazylijczyk wyrównał z Real Madryt, no i zaczęliśmy rzuty karne. Zaczęliśmy fenomenalnie, Cordoba strzelił, później Herrera, Kane na przykład w Real Madryt, który jest Harry Kane oczywiście, przestrzelił, później Hazard strzelił, później niestety nasz zawodnik przestrzelił, później Bernardo, to się wszystko wyrównało, w pewnym momencie tak myślałem, to będzie ten moment, gdzie przegramy, bo wystarczy bramka, na szczęście nasz bramkarz gdzieś tam odbił piłkę, że wyszła poza światło bramki, ale niestety, no właśnie, Dani Garcia przestrzelił i przegraliśmy ten puchar, ale dla nas ten sezon był magiczny, z tego powodu, że drużyna, która przez ostatnie sezony zaczęła powoli spadać w dół tabeli i wydaje mi się, że w ostatnich momentach tego zespołu może tak być, że oni bardziej będą rywalizować w tej drugiej dziesiątce, to tutaj wskoczyliśmy na poziom, można powiedzieć, najlepszych drużyn w Hiszpanii i zaczęliśmy naprawdę dobrze wyglądać. Niestety tutaj, jak możecie zauważyć, to Bayern wykupił Williamsa. No jestem ciekawy, jaki to będzie duet napastników, Robert Lewandowski, Williams. U nas wyrósł jeden wielki gwiazdor, to jest Cordoba, który ma 25 bramek już w poprzednim sezonie, naprawdę dobrze wyglądał, w tym momencie jest po prostu kapitalny i zobaczymy, czy jego forma będzie cały czas ustabilizowana. Próbowałem go zrobić jako napastnika w tym sezonie i także możecie zauważyć, że zawodnik z Realu Sociedad, Merino do nas przychodzi, wydaje mi się, że to jest optymalna kwota. Tutaj wraca do nas zawodnik, który się nie odnalazł we Włoszech, nasz środkowy obrońca, gra w Atalancie przez 2 sezony, chciał wrócić do Hiszpanii, ja miałem pieniądze, żeby wyłożyć te 70 ponad milionów, a przez to, że jesteśmy dosyć bogatym klubem z fajną historią, to może do nas wrócić jako ten ostoja defensywy, zwłaszcza, że jeden zawodnik odszedł do Real Madryt. W tym sezonie zajęliśmy 4. miejsce, 74 punkty, cały czas brakuje tej kropki nad i, żeby zwyciężyć gdzieś tą ligę. Zobaczymy, czy to się uda, to może być bardzo ciężkie, ale w Lidze Mistrzów poradziliśmy sobie doskonale, przynajmniej w grupie G, gdzie wyszliśmy z 1. miejsca. W ćwierćfinale niestety Juventus pokazał klasę i także pewne nasze braki kadrowe. Oczywiście, cały czas starałem się lepiej z tego, co miałem, ale po prostu nie da się, po prostu czasami się po prostu nie da w poszczególnych spotkaniach zwyciężyć tym składem. Munyaim, to jest przebudzenie tego zawodnika w tym sezonie, kapitalny występ Munyaima, rewelacyjnie zagrał, był takim prawdziwym kapitanem tego zespołu, ale oczywiście poszczególni zawodnicy naprawdę dobrze się także spisali. Odriozola do nas przychodzi, zawodnik, który już nie był w Real Madryt, był chyba West Ham, jak się nie mylę, więc całkiem ciekawy transfer. Kepa do nas wraca jako rezerwowy bramkarz, no bo mamy fenomenalnego bramkarza, który nie potrzebuje, żeby go gdzieś tam zdejmować, ale w poszczególnych spotkaniach czemu by nie? A tu możecie zobaczyć dwie takie ciekawe sytuacje z tego spotkania. Zajęliśmy 4. miejsce, znowu gdzieś było blisko, chyba najbliżej z tych wszystkich sezonów, gdzie mogliśmy zdobyć mistrzostwo, ale niestety znowu zabrakło tego minimalnego momentu gdzieś tam przełamania, żeby zwyciężać z tymi największymi markami. Oczywiście takie mecze się zdarzały, wygraliśmy z Real Madryt, z Atletico Madryt, ale zawsze coś tam brakowało, a tu fenomenalny spektakl w ćwierćfinale, 7-6 dwumeczu, oczywiście przegrane, ale możecie zauważyć,
Jaki to musiało być widowisko, jakie to musiało być spektakl właśnie na naszym stadionie, ale także w Barcelonie. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że taka przebudowa wam się spodobała. I mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę oraz zasubskrybujesz ten kanał po więcej materiałów. I mam nadzieję, że napiszesz pod spodem, jaką drużynę chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku Kariery Przebudowy. Ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia oraz nośnego tygodnia. Pa, pa!